Buongiorno. Taka różnica jest między nami. Marcin ma kwasenciki i kawkę. A ja talerz. Ale pełen dobroci. Nie, chyba, że brałam kawałeczek parówki, chlebek. Tak to wygląda. Smacznego. Marcin ma kawkę. Edrona kawy nie pije, tylko soczek. Mały update. Jednak Marcin się przełamał. I jest zmiana. Muszę się najeść. No. Kwasencik to jest leciutki, nie? Ale kawka w połowie popita. Biera na słono. Można i tak. Magda postanowiła, że nie wyjdzie stąd, dopóki nie posmakuje włoskich owoców. Nie wiem, czy są włoskie. Nie no, myślę, że arbuzy akurat to są melony, to są włoskie raczej. Myślę, że ichniejsze. Bo jestem bardzo ciekawa, jak tutaj będą owoce smakować. Myślę, że owocowo. No co ty? Buongiorno, witamy kolejnego dnia. Nasze wielkie włoskie wakacje w toku. I lecimy od rana na plac Świętego Marka. Jesteśmy już po śniadaniu. Jak widzicie, Maciej was przed, mamy też piękne światło. I w tle przepiękna, przepiękna uliczka wenecka. Nasza ulubiona chyba. Bardzo blisko hotelu. I też na plac, na sam plac mamy tylko 6 minut, więc naprawdę jest bardzo, bardzo blisko. Dobra. Zapraszam na kolejny dzień z nami. Kolejny dzień w Wenecji. Turystów jeszcze nie ma i zrobię wam zbliżenie. Tam jest, o proszę, most westchnień. Proszę bardzo, zobaczcie, tylko jedna osoba, a wczoraj było pełno, pełno ludzi i pewnie dzisiaj w południe też tak będzie. I jest to most łączący więzienie z innym budynkiem i tam więźniowie właśnie przechodzili po rozprawie i po raz ostatni mogli spojrzeć na piękną Wenecję. Proszę bardzo. Tak się wchodzi do niektórych hoteli, zobaczcie. Przypływa się łódką, a łódki już od rana kursują. Wenecja jest piękna! Tutaj po prostu można się zachwycać. Na każdym kroku. Gdzie się nie stanie, to jest piękny spot. Na zdjęcia, na filmy. Na wszystko. I od rana mniej ludzi, mniej turystów. Więc mi jak najbardziej to pasuje. Wczoraj te ulice tętniły życiem. A tak wyglądają o godzinie 9. Wszystko jeszcze pozamykane. Restauracje pomału, pomału się ogarniają. No pięknie, pięknie. Trzeba rano wstawać. Taki z tego wniosek. Jesteśmy na placu Świętego Marka i o tej porze naprawdę nie ma dużo ludzi. O pierwszej, drugiej jest taki tłum, że ciężko się przycisnąć. Tak wygląda główny plac w Wenecji. I tutaj mamy dzwonnicę, która wielokrotnie była przebudowana. Ona ma 99 metrów i kilka razy piorun w nią strzelił. Więc było ciężko, było ciężko. Słucham? I wyglądała jak ja. Tak, proszę. Pięknie to wygląda, ale oczywiście zawsze coś musi być w renowacji, gdy my jesteśmy na wakacjach. I to jest, moi drodzy, kwintesencja
Wenecji. Pomijajmy ten szum, ale zobaczcie, tak pięknie właśnie tutaj jest. Nigdzie takiego koloru wody nie widziałam. Cudowne miasto na wodzie. Naprawdę, ja się zachwycam. Na pewno tu jeszcze wrócimy. Muszę to przeczytać, bo ja nie potrafię włoskie i mamy Scala Contarini del Popolo. Wchodzimy na klatkę schodową, bardzo ładną, swoją drogą i zobaczycie ją za chwilę. Ale najpierw poszłam szybko do kasy biletowej i proszę bardzo, są dwa bilety, 8 euro za bilet, ale pani powiedziała, że poniżej 26 roku kosztuje 6 euro. Ale się przyznałam, że mam 37 lat. Niestety, ja jestem uczciwa, proszę bardzo, wchodzimy. To jest bardzo szeroka klatka schodowa, ale widok podobno świetny, więc sprawdźmy. Ja wspominałam, że w tym mieście będzie dużo pierwszych razy, więc proszę bardzo, pierwszy tiramisu. To czy Da Vinci? O czy Da Vinci? O czym ty mówisz? Nie, to czy Da Vinci? Da Vinci. Nie wiem. Chyba to jest. Wiesz, co jest dobre? To, że te troszeczka nie są rozmoczone takie. Mm-hmm. Dobra, smakuj kawę, bo to jest kawiarnia. Tak widzę, że taka brandowana jakaś. Znaczy nie taka, nie taka jakaś. Proszę bardzo, mamy też szklaneczkę wody do kawy. I Marcinie, nie wytłumasz, po co ta woda? No, najpierw się płucze usta przed napiciem się. To tak naprawdę espresso się tak pije. Espresso się pije z wodą. Płuczesz sobie usta i potem, żebyś mogła, wiesz, wszystkie smaki spłukujesz z języka, żebyś mogła czuć smak kawy. Dobra, myślę, dobra. Proszę bardzo, tak nazywa się kawiarnia. Patrzmy. Lepiej niż wczorajsza. Tak? Bez cukru. Bez cukru? Mhm. Magda zaczęła pić kawę bez cukru. W końcu zaczniesz poznać smak. Tak naprawdę czuć smak kawy. Tak, polecam miejscówkę. Na uboczu nie ma dużo ludzi. Przyjemne panie. Tak, włoska obsługa. A tego teraz szukamy. A tak niepozornie wygląda nasz hotel z zewnątrz. O, proszę bardzo. Tak jest. I mamy klucze. I idziemy. Schować rzeczy. I uciekamy dalej. W ogóle muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo specyficzne miasto. Tutaj nie ma samochodów, nie ma rowerów, nie ma autobusów. Wszystko dzieje się na wodzie i wszystkie towary są przewożone na łódkach. A nie ma problemu z restauracjami, z jedzeniem, ze sklepami. Kurierzy jeżdżą właśnie. Tak, dzisiaj widzieliśmy pana kuriera. Pływają, nie jeżdżą. rozpakowującego paczki. O, zobacz, jakie piękne światło, no jest cudownie.
A tutaj oczywiście siedzimy w pokoju. Na chwilę zrobiliśmy sobie taką ala siestę. Uciekliśmy od tłumów, bo my lubimy albo wcześniej rano wychodzić, albo później po południu, dlatego że tutaj mamy po pierwsze omijamy tłumy, a po drugie mamy klimatyzację w pokoju, a jest naprawdę gorąco, chyba ponad 32 stopnie już, tak mi się wydaje. No, dobrze, to my się zbieramy i uciekamy dalej, bo mamy jeszcze dwie atrakcje do zaliczenia dzisiaj. Byliśmy na klatce schodowej, troszeczkę sobie pospacerowaliśmy i ja wychodzę z założenia, że serio, jeśli będziecie w Wenecji, to warto po prostu pochodzić po tych uliczkach. Każda uliczka jest piękna, każda uliczka jest wyjątkowa i jeśli jesteście freakami zdjęciowymi jak my, to wszędzie zdjęcia wychodzą rewelacyjnie, wszystko jest piękne. Jesteśmy na lunchu, wiecie? I proszę bardzo, dzisiaj jest pizzeria. Dzisiaj w ogóle podróżujemy przy pomocy TripAdvisora. Jest wiedział, że nie będziemy tego robić wczoraj. I dzisiaj będziemy wybierać takie restauracje, które mają bardzo dobre oceny. I widać różnicę. Marcinie, pokaż. Ja mam makaron z cukinią. Ja mam pizzę z bekonem i nie wiem, czy jeszcze. Wygląda pięknie, naprawdę wygląda bardzo, bardzo dobrze. I tak nie spróbuję. Dobra, to smakuje. Pierwszy mój makaron. Tak? Tak, pierwszy mój makaron. Wcześniej miałam lasagne. Wcześniej miałam pizza. Na mnie są dwa. Tak, dobra. No to super. Aha, bardzo dobrze. Ja wyrol też nie przyjeżdżam jeszcze. Bardzo zadowolona, będzie szczęśliwa. Nie wiem. Nie wiem. Chociaż jak patrzę na twoją pizzę, to troszkę żałuję. No to cię oddam. Kawałek. Nie. Robimy test, moi drodzy, orientacji w terenie Marcina. Znalazłam miejsce, ciekawą księgarnię, która była zalewana kilkukrotnie i stwierdziliśmy, że musimy ją zobaczyć na własne oczy. Tego kościoła jest przejście u góry. Widzisz? Dlatego też teraz idziemy, sprawdzimy, czy Marcin trafi od naszego hotelu, ale to są tylko 3 minutki, więc powinno być dość szybko i sprawnie. Mamy popołudniowe już słońce, godzina 17:17, a o 18:15 mamy wejście na taras widokowy w hotelu, nie w hotelu, w galerii handlowej. Zostawię wam link na dole, można sobie za darmo zabukować, nic nie płacicie, więc tylko trzeba się stawić na czas. A tutaj jest studnia, tak jest Marcinie, tak jest. Najedzeni, wypoczęci, ruszamy dalej. You got the white knuckles holding on it tight, keeping your fears bottled up inside. Księgarnia, spoko, ale tłum ludzi, jeden wielki przepych, naprawdę. Można iść, ale tak na chwilę, dosłownie na 5 minut. I idziemy teraz na taras widokowy. W tamtą stronę czy w tamtą stronę? Udało ci się zgadnąć drogę do jednego miejsca, idziemy do kolejnego. Zobaczcie, już się o tym mówię. Tak wąskie są te uliczki. Czekamy na naszą kolej. Mamy 18:15 wejście. Mam nadzieję, że to będzie tego warte. Ale przestanęliśmy na chwilę, bo stwierdziliśmy, że z centrum handlowego wychodzić nie będziemy. Marcin się śmieje, bo wie dokładnie, co chcę powiedzieć. Że bowiem, albowiem, iż generujemy kolejki, moi drodzy. Jak już kilka razy nam się zdarzyło, że znaleźliśmy jakieś fajne miejsce, gdzie się można ładniejsze zdjęcie zrobić, albo coś nagrać, coś wam pokazać, to nagle za nami robi się kolejka. I tak samo tutaj też sobie przystanęliśmy, patrzymy w dół, balkoniku. Przy zwykłym balkoniku, który wygląda w ten oto sposób, proszę. Tak to się prezentuje, mniej więcej. I nagle jedna para przy
wyszła. Też porobiła, też porobiła. My nie robiliśmy zdjęcia. Tylko sobie staliśmy, po prostu rozmawialiśmy, ale już wiecie, telefony i robimy zdjęcia. I to takie troszeczkę z jednej strony okej, ale z drugiej strony smutna. Bo ile razy wrócisz do tych zdjęć? Tak naprawdę. Chociaż ja mam pomysł. Ja wiem, co ja zrobię. Po pierwsze, ja wstawiam te zdjęcia na Instagram. Ja mam wymówkę, ja mam idealną wymówkę na to wszystko. Wstawiam zdjęcia na Instagram, robię filmiki pamiątkowe i to jest ekstra, bo będziemy mieli do czego wracać za jakiś czas i wiadomo, że zapomnimy o tych niektórych miejscach i dzięki temu będziemy mogli sobie o tym przypomnieć. A poza tym będę robić fotografię do książki z wyjazdu, z naszych wielkich, włoskich wakacje. Nie, no dobra. To... Dla mnie to są wielkie włoskie wakacje, bo w sumie nie mówiłam wam tutaj jeszcze o tym, ale teraz mogę wspomnieć, że przyjechaliśmy na 8 dni. 9. I będziemy zwiedzać kilka miast. To nie, Wenecja nie jest pierwszym i ostatnim miastem. Jutro są wyjeżdżamy do innego miasta. A jeśli chcecie wiedzieć do jakiego, to musicie oglądać vlogi. Dobrze. Dobra, która godzina? Aha, i podszedł do nas pewien pan, tak, że chciał nam coś sprzedać, ale oczywiście, że tak, bo tutaj jest dużo takich ulicznych sprzedawców. Nie, oni rozdają prezenty i kwiaty. Tak, a potem mówią 3 euro, 5 euro. To jest nagminne, ale dostaliśmy, słuchajcie, od kolegi z Kenii, który lubi Roberta Lewandowskiego, dostaliśmy. Która mu się podobno córka urodziła? Sofia. Dostaliśmy takiego słodkiego. Pozdrawiamy Sofię. Pozdrawiamy. O, tak to zrobię, proszę. Słonika, to dostał Marcin. Na szczęście, a ja dostałam podobny skę. Pewnie nie, bo nie ma Danicina. Nie, no nie ma Danicina, ale nie ma. Nie ma. Wiesz, nie. Proszę, ja dostałam Słowia, więc to było bardzo, bardzo są takie nieregularne, wiesz. Ale to jest tak cute, to jest taka, to będzie taka pamiątka, chociaż ja nie zbieram takich rzeczy, ale miło. Podobno Polacy rasiści i tak dalej, a my jesteśmy jednym z najbardziej intolerancyjnych narodów na świecie. I wiesz, no nie, no taka prawda. To prawda, nie, ja się jak najbardziej wiesz, to, że tam kibole i w ogóle, ale to też nie kibole, to jest kibola też jest. Tak naprawdę, to, bo jak się posłucha czasami na angielskich ulicach, co się dzieje. Dokładnie. Także mieszkając w innym kraju, mogę powiedzieć, że nie jest tak źle. Że z Polakami wcale nie jest tak źle. Dokładnie. Bo mamy... Dużo, dużo właśnie, znaczy, no tak, bo my nie oceniamy nikogo ani po kolorze skóry, ani po to już chyba dawno tym, minęło. Skąd jest, po wyznaniu, etc. Tak, a ja chciałam jeszcze dodać, skoro już tak sobie tutaj rozmawiamy, że podoba mi się w Wenecji to, że też mogę włoskiego posłuchać na ulicach i to jest tak przyjemne, to jest tak ładny, wdzięczny, piękny język. No, żałuję, że nigdy się go nie uczyłam. Naprawdę, ale coś tam rozumiemy. Coś tam rozumiemy, naprawdę, idziemy na przykład odpowiadamy do sklepu. Po angielsku. Tak, właśnie, to jest ciekawe, że ktoś nas zapyta po włosku, a my odpowiadamy właśnie po angielsku. Jeszcze jedna sprawa. Wielu co my tu Polaków spotkaliśmy, to jest szok. Ja jestem pod wrażeniem. Miło. Bardzo miło. Na każdym kroku, na każdej Polacy ulicy praktycznie... Włosy lubią Polaków. Tak, słyszymy język polski. Jesteśmy na górze i ja zdecydowanie polecam, warto zabukować wcześniej, wejść, bo wszystko widać idealnie i też jest wszystko opisane. Polecasz? Tak, polecam. Rewelacja. Polecam. Rewelacja. Głoś naszego programu, idziemy na gondolę. Będziemy pływać. Najciekawsza ciekawostka, moi drodzy, wyniesiona z przepływu gondolą jest taka,
że tutaj siedział Spider-Man w najnowszym filmie. Dziękuję, pozdrawiam. Będę tęsknić za tą uliczką. Najpiękniejsza uliczka w całej Wenecji. Proszę bardzo, tak wygląda. Naprawdę ma klimat. Moja najulubieńsza. Pięknie, pięknie. Idziemy na spacer wieczorny. Na luzie. Na luzie. Za chwilę wam pokażę ten most, ale z drugiej strony. Już jest chwila po zachodzie słońca. Możecie zobaczyć, lampy są włączone. Robi się ciemno, a my sobie spacerujemy po bulwarach. I cieszymy się ostatnimi godzinami w Wenecji, bo już jutro rano zmieniamy lokalizację. Uciekamy, ale kilka słów od nas, bo jeszcze nie robiliśmy aktualizacji odnośnie przepływu gondolą. Proszę Panie Marcinie, jak Ci się podobało? Oddaję głos. Oddaję go, jak Ci się podobało? W porządku, mi się podobało. Kolejna taka gruba rzecz odhaczona, bo z Marcinem nawet rozmawialiśmy, że i była wieża Eiffla już, teraz będzie gondola, była gondola. Chodź tam, przejdziemy sobie. Za chwilę będzie coś innego. W Amsterdamie byliśmy na najwyższej huśtawce w Europie, więc naprawdę, naprawdę jakoś tam to pomalutku idzie. Tak to powiem. I takie praktyczne tipy. Jedliśmy pierniki w Toruniu. A w Londynie co takiego zrobiliśmy? Byliśmy na London Eye. Tak, my odkaczamy takie grubsze rzeczy. Mam nadzieję, że w ogóle mnie słychać, ale też na tych wakacjach się przełamuję i nagrywam w terenie. Bo wydaje mi się, że takie vlogi są w ogóle ciekawsze. Wracając do tematu gondoli, to jeśli bym miała cokolwiek doradzić, gdyby ktoś mnie pytał oczywiście, to ja bym powiedziała, że warto taką gondolę, na gondolę się wybrać po południu, dlatego że po pierwsze od rana są wszystkie dostawy i pływa mnóstwo, jeśli się powiedzieć, i pływa mnóstwo motorówek. Po drugie, jeśli... A w Wenecji wszystkie dostawy się pokrywają drogą knołową. Wodną, tak. Dokładnie. A po drugie, jest mniej turystów. I jeśli jesteście w sezonie, to słońce aż tak mocno nie grzeje. Jest o wiele, wiele przyjemniej. Wieczorami też bym nie poszła. Cena jest w ogóle po 19 wyższa. I wieczorem bym nie poszła z tego względu, że kanały nie są oświetlone. Mało co widać. Dokładnie. Jasne, jest romantycznie, bo my mieliśmy akurat bardzo miłego gondoliera. Tak? Gondolarza chyba. Gondoliera mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Gondoliera, tak. Śpiewał, opowiadał, ale to jak śpiewał, to było tak słodkie. Mega, fajnie było. Włoskie. No, sobie tam rozmawiali między sobą, coś tam do siebie wykrzykiwali. Jak Włosi. Naprawdę. I wszyscy są tacy mili. Musicie uważać, bo my mamy zawsze torebki przy sobie. Znaczy my nawet nie nosimy pieniędzy przy sobie. Na razie jesteśmy w Wenecji. Zobaczymy jak dalej. Ale trzeba uważać. I to wszędzie. I co? Mój drogi Marcinie. Czekam, jak się zachwycę, padnę na kolana w jakiejś restauracji. Było dzisiaj dobrze, lepiej niż wczoraj, ale myślę, że może być jeszcze lepiej. Do Wenecji na pewno wrócimy. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał. A to chociaż na weekend też. Tak, właśnie, to mieliśmy powiedzieć. Czy to jest idealne miasto na weekend? Jeśli chcecie właśnie gdzieś odpocząć, zrobić sobie taki mały city break, ale nie do końca, to jest idealne miejsce. Insta-friendly, tutaj każda miejscówka jest fotogeniczna. Serio. Ale ja się zakochałam i wiem, że kiedyś tutaj wrócimy. Jest pięknie. I głośno. Ale naprawdę pięknie. Dobra, kończę tego vloga. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami i będziecie śledzić dalej nasze włoskie wakacje. My się żegnamy, podzwoni moja mama. Dobra, podzwoni też. Zostawcie kciuka w górę, jeśli wam się podobało i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na kanale. Na razie, pa!